Coraz więcej osób decyduje się na elektryczne rowery jako wygodny środek transportu do codziennych dojazdów, w tym ja, dojeżdżający codziennie rowerem do pracy. Pytanie brzmi, jaki rower kupić, skoro wszystkie wydają się podobne? Myślę, że około połowy klientów kupujących rowery elektryczne kupują rowery do jazdy po mieście, więc poprosiłem centrumrowerowe.pl, żeby podesłali mi dwa modele marki roweru, jakie jeszcze nie testowałem na tym kanale, czyli Cannondale. Mam Wam do pokazania rower z niższej półki cenowej Mavaro Neo SL1, kosztujący tylko 6000 zł. No i mamy rower też z wyższej półki Mavaro Neo 5, kosztujący 14000 zł. Różnice między nimi są widoczne gołym okiem, a nie tylko w cenie. Powinniście więc dopłacić do droższego, czy może wystarczy Wam tańszy model? Oglądajcie, a pokażę Wam w tym filmie, że nieważne, który kupicie, na pewno będziecie zadowoleni. Zaczynamy od bardziej budżetowego modelu Mavaro Neo SL1, który na pierwszy rzut oka nawet nie wygląda jak rower elektryczny. Rama ze schowaną w środku baterią, jak na elektryka, jest naprawdę smukła. Jeśli ktoś za bardzo się nie interesuje rowerami, to nawet nie zauważy, że tutaj jest bateria. Jest to naprawdę przyzwoicie wyglądający rower z wieloma praktycznymi mocowaniami na torby, na koszyki, na bidony, tutaj i ze smukłym bagażnikiem przystosowanym na specjalny koszyk taki wklikany i można tutaj zamontować też sakwy, bo jest tutaj jeszcze zaczep, żeby haczyki zaczepiać od dołu. Smukła bateria skrywa w środku nie wcale taką małą baterię, bo ma ona pojemność 360 Wh i według producenta można przejechać na niej nawet 108 km. To jest naprawdę dużo, patrząc na to, że to jest silnik w tylnym kole, a nie centralny. Silnik Bafanga G020 ma moc znamionową 250 W, dzięki czemu jest w pełni legalny na polskich drogach. Odblokować można go na własne ryzyko. Ta moc jest wystarczająca, żeby rozpędzać Was bez problemu do prędkości maksymalnej 25 km na godzinę. I nie ma też problemu z żadnymi miejskimi podjazdami, bo rower ma 45 Nm momentu obrotowego. Na podjazdach dosyć pomocny jest też napęd mechaniczny składający się z ośmiorzędowej kasety, która ma szeroki zakres przełożeń dzięki temu, że największa zębatka ma 42 zęby, co pomaga mocno na podjazdach, a najmniejsza ma 12 zębów, dzięki czemu bez problemu dopedałujemy jeszcze przy prędkości 25 km na godzinę i realnie mamy wpływ na jazdę roweru, przez co mniej też się zużywa bateria. Kaseta obsługuje przerzutkę od Microshifta Acolyte. Działa ona naprawdę płynnie, nie zacina się, nie ma luzów, dzięki czemu zmiana jest precyzyjna, szybka. Mogę ten napęd jak najbardziej polecić. Napęd elektryczny ma 3 tryby wspomagania, przy czym każdy wspomaga do maksymalnej prędkości 25 km na godzinę, tylko że pierwszy tryb wspomaga słabiej, przez co trzeba mocniej pedałować, żeby osiągnąć tą prędkość, a trzeci wspomaga najmocniej, co jest przydatne na podjazdach pod górkę, bo wtedy bez problemu podjedziemy. Rzadko w tej cenie, w jakiej jest ten rower, spotyka się hamulce hydrauliczne od Shimano. Są to dobre hamulce, które przetestowałem w niejednym rowerze. W jednym przez 5 lat jeździłem bezawaryjnie, a korzystałem z takich hamulców na przykład na ostrych zjazdach alpejskich we Włoszech. Także możecie być pewni, że wyhamują one Was w każdych warunkach. Oba rowery są postawione na 28-calowych kołach. Duże obręcze toczą się stabilnie przy dużych prędkościach, a szerokie opony szwalby Big Ben oferują doskonałą przyczepność i komfort na różnych nawierzchniach. Dzięki takim kołom łatwiej jest utrzymać wysoką prędkość i pokonywać mniejsze lub większe nierówności na drodze. Na asfalcie bieżnik opony nie sprawia dużych oporów toczenia, przez co zasięg na jednej baterii może być duży. Poza oponą dodatkowego tłumienia wstrząsu zapewnia amortyzator Suntour Nex. Również w tej cenie bardzo fajnie, że jest to markowy widelec. Muszę zaznaczyć, że bardzo wygodnie się siedzi na tym rowerze. Pozycja jazdy jest przyjemna nawet na dłuższe wycieczki. Siodełko nie sprawiało mi bólu, a kierownica jest idealnie wyprofilowana, żeby kręgosłup nie był obciążony. Dłonie mają też styczność z przyjemnie wyprofilowanymi chwytami.
Wiele modeli rowerów elektrycznych Cannondale było w ostatnim miesiącu mocno przecenione na stronie centrumrowerowe.pl, więc jest to dobra okazja na zakup. Są dostępne różne wersje kolorystyczne oraz takie z niższą ramą, także macie link do niego poniżej w opisie. A ja przechodzę do roweru, który wygląda, jakby robili go ludzie z przyszłości. Oczywiście chodzi mi o wygląd. Rower tak ciekawie wygląda między innymi dlatego, że przy produkcji zastosowano specjalny stop aluminium C1. Technologia Cannondale'a dodatkowo pozwoliła uformować ramę w ten sposób, że w bardziej wrażliwych miejscach ta rama ma grubsze ścianki, a w mniej wrażliwych ta rama jest cieńsza, dzięki czemu rower jest mocniejszy, sztywniejszy i lżejszy. W cenie 14 tysięcy oczywiście jest tutaj silnik centralny. Bosch Active Line Plus charakteryzuje się tym, że jest to najcichszy silnik centralny dostępny w gamie Bosch. W głośnym centrum miasta może dużej różnicy nie zrobi mi cichy silnik. Jeśli chcecie korzystać z roweru podczas relaksujących wycieczek, to nic nie zakłóci Wam śpiewu ptaków. Rower przeznaczono zarówno na długie wycieczki, jak i krótkie dojazdy do pracy. W Neo 5 jest dużo lepszy napęd mechaniczny, bo przerzutka jest od Shimano, jest to model Deore. Wsadzono tu też 10-rzędową kasetę z dużą rozpiętością biegów, dzięki czemu po płaskim bez problemu mamy przełożenie, żeby pedałować jeszcze i napędzać rower przy prędkości 25 km na godzinę, a dzięki największej zębatce bez problemu też podjedziecie pod większe góry. Manetka Shimano dodatkowo pozwala Wam wrzucić 3 biegi naraz. Przy ruszaniu na światłach to się bardzo przydaje, bo możecie szybko zmiękczyć bieg, dzięki czemu łatwiej się rusza. Różnica między wspomaganiem w tym modelu a w tym tańszym jest taka, że tutaj wspomaganie jest natychmiastowe, intuicyjne i czujecie się z takim wspomaganiem bardzo naturalnie, bo jeśli mocniej naciśniecie, no to po prostu ten silnik dużo mocniej wspomaga, a jeśli pedałujecie lekko, to to wspomaganie też jest lekkie, bo silnik czuje, że nie wymagacie dużej pomocy. Jest to według mnie jeden z głównych czynników, dlaczego warto dopłacić do tej wersji. Jazda z takim napędem to czysta przyjemność i od teraz jest to mój ulubiony rower na dojazdy do pracy. Na pewno zwróciliście też uwagę na zupełnie inną amortyzację z przodu. Jest to specjalny widelec Cannondale'a Headshock TL50 z amortyzatorem o skoku 50 mm i systemem dodatkowego tłumienia drobnych drgań. Ta konstrukcja widelca z amortyzatorem jest zdecydowanie lżejsza, według mnie trochę też twardsza. Jego praca naprawdę jest odczuwalna na większych przeszkodach, jak i na mniejszych nierównościach. Podobnie jak w modelu Mavaro Neo SL1 są tutaj 28-calowe koła. Różnica jest taka, że jest tutaj troszkę większy stożek i przednie koło jest na sztywnej osi, dzięki czemu koło jest zdecydowanie sztywniejsze, a po wyciągnięciu koła z widelca i zamontowaniu go z powrotem na pewno tarcza będzie w tej samej pozycji względem zacisku i nie będzie obcierać. Są tu też te same opony, te same hamulce. Drobna różnica jest taka, że z przodu tarcza hamulcowa ma 180 mm średnicy, więc taka tarcza się mniej nagrzewa, a przy długim hamowaniu jest po prostu to hamowanie bardziej skuteczne. Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to, że tarcze w tym modelu są otrzymane, a to jest miły akcent, jak płaci się już 14 tysięcy. Na pewno czuć tu wysoką jakość komponentów i przemyślaną konstrukcję. Rower wydaje się być bardzo dobrze złożony, nic w nim nie klekocze czy stuka. Są to rzeczy, których nie zobaczycie na zdjęciach, trzeba się przejechać. Jeśli zamówicie te rowery internetowo, to przychodzą one praktycznie złożone w całości, trzeba tylko przekręcić kierownicę. Po dojechaniu pod dom możecie sprawdzić, jaki jeszcze zasięg Wam został do dyspozycji. I jak widzicie, zostało 38 km na trybie turbo, a mam przejechane ponad 20, więc na trybie najwyższym przejedziecie około 60 km w warunkach miejskich, czyli gdzie ciągle przyspieszacie, zwalniacie i to zużycie jest po prostu większe. A na najniższym trybie eko macie do dyspozycji jeszcze 99 km, także z
spokojnie według mnie w trasie możecie przejechać te 160 km na jednym naładowaniu, tak jak podaje producent, a to jest naprawdę dobry zasięg. Bateria w tym rowerze jest dużo większa, bo ma 500 Wh i jak widzicie jest też wyjmowalna, więc bez problemu sobie ją przy użyciu kluczyka zdejmiecie, naładujecie w mieszkaniu. W tamtym rowerze akurat jest to utrudnione, bo bez narzędzia raczej ciężko wyciągnąć baterię, ale można to zrobić. Z tego właśnie względu, że jest tutaj większa bateria, silnik dobry, centralny, lepszy napęd mechaniczny i parę jeszcze rzeczy lepszych, jak na przykład te solidne błotniki schowane bardzo ładnie tutaj już od mostka do ramy, pancerze i linki. Fajny jest też ten świecący pasek na główce ramy, ale to już wiadomo detale. Jeśli macie bardziej zasobny portfel, to zdecydowanie polecam ten rower. Niezależnie od tego, który model wybierzecie, uważam, że na centrumrowerowe.pl naprawdę ich ceny są adekwatne do jakości, może nawet okazyjne w przypadku tego tańszego roweru, bo jest na nie naprawdę duża promka, one tam kosztowały jeszcze miesiąc temu 10 tysięcy, teraz możecie je kupić za 6 tysięcy, cena tego roweru też jest dobra, także macie link poniżej w opisie, zobaczcie sobie ich rowery, mają różne kolory, ramy, więc jest w czym wybierać.